Jak dbasz, tak masz. Uwaga, to nie jest poradnik, jest to relacja z naprawy. Pora na odrobinę inspiracji. To co, biorę się za hamulce? Gdzieś patent podpatrzony z pompką ze spryskiwacza z płynu do szyb do naczyń. Podłączony wężyk, żeby sobie ułatwić, wytworzyć podciśnienie i po prostu wyssać. Przeciągnąć cały płyn ze zbiorniczka i wtedy powinno być dobrze. Czemu? Dlaczego by tego nie spróbować? Dot. Jaki to jest Dot 4? I taki kupiłem też. A skąd już ten brud wszędzie tutaj? Ten osad hamulcowy. Czystego pudełeczka. Niech to będzie w czystym. Pompa jest totalnie pusta. Dlaczego pompa jest totalnie pusta? Bo regenerowałem. Otwieraj się, proszę na ciebie. Dobra, nowy płyn mamy, więc go trzeba po prostu otworzyć. Otworzyć, mówię. Dobra, to 4. No i co? Zalewam cały zbiorniczek do pełna, tylko wezmę sobie szmatkę. Aby tu nic dookoła znowu nie porozrabiać. I spróbuję tego patentu z tą pompką. Kręcam troszeczkę. I pompuję. Może za dużo. Może to tylko trzeba. Idzie. Dobra, zakręcę i dolewam. Bo widzę, że mi go sporo. Połowa już ubyło, więc pompeczka z płynu do szyb działa. Daje rady. Trzeba się sporo napompować. Dobra. Sprawdzę, czy naciśnięcie klamki już coś. Czy samo naciskanie klamki coś nam powoduje. Parę bąbelków poleciało, ale klamka jest miękka. Jak miękka, nie wiem co, faja. O. Można zobaczyć, można trochę dolać. Myślę, że ten proces będzie dłuższy niż zwykłe odpowietrzanie hamulców, bo tam jest układ cały pusty. Cała komora, cały tłoczek jest pusty, więc teraz druga strona. Naciskam już parę razy klamkę i widać, że pompa się musi gdzieś tam odpowietrzyć. Cały układ był pusty, pomimo że to pompko podciśnienie robię. I tak to musi się gdzieś w końcu przełamać i zacząć wypełniać układ hydrauliczny. Pompką można było wyssać, ale i tak trzeba klasycznie pompować ręcznie i odpowietrzyć dokładnie. Widać, jak to powietrze idzie. Są najróżniejsze techniki, jak widziałem. Z tyłu spróbuję przy pomocy strzykawki wepchnąć płyn w stronę zbiorniczka. Można to robić różnie, no ale najważniejsze, żeby to dobrze odpowietrzyć. Dobra, pora
przejść z drugiej strony. Zarówno z jednej i z drugiej strony już nie wychodzi powietrze. Klocki dotykają tarczy, więc tłoczki już się wysunęły. Więc można uznać odpowietrzanie za zakończone. Ćwiczenia na nadgarstek. Ale już bardzo ładnie z tej strony. Przechodzę, dolewam i przechodzę na drugą. Tak, tak i tak. Czy pompa dobrze się zregenerowała? Teraz trzeba wszystko sprawdzić w czasie jazdy. Czy nigdzie się nie zapowietrza, czy nigdzie nie powstają jakieś wycieki, bo była pompa rozkręcana, banjo boldy. Bolty były rozkręcane, zaciski. Dobra, koniec z tobą. Zatykamy, wycieramy i... Może w tą stronę, jak coś by miało zahaczyć, to wtedy nie otworzy. To jest ważne pytanie, czy zacisk... Dobrze chodzi, czy tłoczki teraz delikatnie się wsuwają palcami. Jestem ciekawy, aż chyba zdejmę. Może nie będę ściągał. No ale jestem ciekawy, jak to chodzi. Czy ten hamulec odpuszcza? No dobra, sprawdzam. Tak, na razie na podnośniku hamulec. Czy wszystko odbija? Jak łapie? Ciąg dalszy nastąpi.